Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego i prosimy, jest tu Pan Prezes Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski i prosiłbym o zabranie głosu i przedstawienie zapisu. Ale proszę na siedzące. Proszę się tak. Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo. Ta skarga jest takim głosem, można powiedzieć, rozpaczy i wołaniem o pomoc, ponieważ bezprecedensowa działalność pani burmistrz sprawia, iż pozyskane przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski pieniądze, prawie 19 milionów złotych, może doprowadzić do tego, że na terenie pięciu gmin, czyli Kuźnicy, Sidry, Szudziałowa, Krynek i Sokółki oraz części powiatu sokólskiego nie będzie można pozyskiwać zdobytych przez nas środków. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski jest stowarzyszeniem działającym nieprzerwanie od 2007 roku na terenie części powiatu sokólskiego. To jest pięciu gmin: Krynek, Kuźnicy, Sidry, Szudziałowa oraz Sokółki. Te gminy są jednocześnie członkami zwyczajnymi naszej organizacji. Dotychczasowa działalność stowarzyszenia była oparta na przepisach określonych programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, oś czwarta LIDER. Obecnie korzystamy ze środków wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER w programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Dlatego też mogliśmy ubiegać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o wybór naszej lokalnej strategii działania i pozyskanie środków na jej realizację. W poprzednim okresie programowania otrzymaliśmy kwotę blisko 7 milionów złotych, która w większości trafiła do samorządów. Dzięki tym środkom były wybudowane place zabaw, boiska przeszkolne, remontowano i wyposażono świetlice wiejskie oraz organizowano różne imprezy. No, tutaj na pewno Państwo niejednokrotnie widzieliście nasze banery, naszą dużą aktywność, a także przy właściwie każdej szkole wiejskiej, która istnieje w gminie Sokółka, są wybudowane place zabaw, boiska lub wiaty turystyczne. Duża część środków trafiła również do parafii, zarówno katolickich, jak i prawosławnych, oraz meczetów w Bochonikach. Było to około 2 milionów złotych. Wspieraliśmy również finansowo powstawanie nowych miejsc pracy i doposażaliśmy firmy w nowe urządzenia. Nasza działalność była również skierowana na szeroko pojętą promocję całego obszaru Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. Było to, Szanowni Państwo, około 300 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, na promocję. To była kwota, której żaden samorząd do tej pory nie przeznaczył na promocję obszaru, na którym działa Szlak Tatarski. Obecny okres programowania, do którego przygotowaliśmy się ponad rok, przyniósł znaczne zmiany w funkcjonowaniu naszej organizacji, a to za sprawą tak zwanej wielofunduszowości. Ta ciężka praca wielu osób została doceniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który ocenił nasz wniosek na prawie maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia. Kwota, którą otrzymaliśmy, to prawie 19 milionów złotych. Te pieniądze mogą sprawić, iż nasze małe ojczyzny otrzymają spore wsparcie finansowe na różnego rodzaju cele, w tym również cele inwestycyjne. Znaczna część środków trafić może na wsparcie istniejących lub organizację nowych miejsc pracy, zakładanie nowych lub powiększenie potencjału istniejących już lokalnych firm. Nie zapomnieliśmy również o środkach na remonty zabytków, czyli znowu na kościoły, na cerkwie, na meczety. Już z księżmi rozmawialiśmy, właściwie przygotowują się do tych środków. I aż od Sidry po Kuźnicę, Klimówkę, Szudziałowo, Krynki, oczywiście i Sokółkę. W tamtym okresie programowania wydatkowaliśmy 90% naszych środków. To był dość dobry wynik. W najmniej środków wykorzystali przedsiębiorcy, ale liczymy na to, że w tym okresie programowania to się zmieni. Tak jak mówiłem, podjęliśmy bardzo ciężką pracę. Przez ponad 2 lata przygotowywaliśmy się do złożenia tego wniosku. Pracowaliśmy we wszystkich gminach, odbyliśmy wiele spotkań i cieszyły się te spotkania dużą aktywnością wśród mieszkańców i różnych grup społecznych, a także i samorządowców. Z
stąd można powiedzieć ten sukces. Byliśmy w połowie stawki, bodajże na 250 możliwych do uzyskania punktów zdobyliśmy 200, bodajże 40, także świetny wynik naprawdę. Niestety ten sukces nie podoba się burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej, która od początku swojej kadencji nie ukrywa niechęci do Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i podejmuje nieustanne próby przejęcia zarządu, a tym samym władzy w naszej organizacji. Kulminacją tych działań było złożenie przed kwietniowym walnym zebraniem członków stowarzyszenia kilkudziesięciu deklaracji kandydatów na członków zwyczajnych stowarzyszenia. Jakimś dziwnym trafem były to osoby pracujące głównie w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce, a także związane z partią PSL. Przedmiotowe deklaracje zostały zarekomendowane przez członków stowarzyszenia związanych z partią PSL. Dziwne okazało się również to, iż bez jakiegokolwiek zaproszenia osoby te pojawiły się na walnym zebraniu członków stowarzyszenia, co jest też udokumentowane nagraniem filmowym, myśląc chyba, iż są już uprawnieni do uczestnictwa w takim zebraniu. Kilka z tych osób zapytanych przeze mnie, bezpośrednio przed walnym, dlaczego przyjechało na to zebranie, odparło, iż im kazano, tak samo jak kazano im złożyć deklaracje członkowskie. Powiedziano mi również, iż burmistrz Ewa Kulikowska kilka dni wcześniej poleciła kierownikom jednostek organizacyjnych zebranie po kilka osób w celu złożenia przez nie deklaracji członkowskich do Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i następnie głosowanie na walnym zebraniu członków stowarzyszenia zgodnie z wolą narzuconą przez burmistrz Sokółki. Na marginesie trzeba dodać, iż o przyjęciu kandydata w poczet członków stowarzyszenia decyduje zarząd. W dniu walnego zebrania członków stowarzyszenia odbyło się również posiedzenie zarządu, ale nie rozpatrywał on deklaracji o przyjęciu nowych członków stowarzyszenia. Niemniej jednak na walnym zebraniu członków stowarzyszenia zjawili się kierownicy jednostek w osobach dyrektor OSIR Piotr Rygasiewicz, dyrektor OPS pani Marta Półtorzycka, dyrektor SOK Zbigniew Dębko, dyrektor ZGKiM Mariusz Górzyński ze swoimi pracownikami. Poza panem Dębko nie byli oni członkami stowarzyszenia. Natomiast tuż przed rozpoczęciem obrad dostarczono mi doniesienie, które burmistrz Sokółki skierowała do prokuratury rejonowej w Sokółce w związku z podjętą przez Radę Miejską w Sokółce uchwałą w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w części dotyczącej jej reprezentantów, a ściślej zmianą pana Adama Łajkowskiego na pana Daniela Supronika. Pan Adam Kowalczyk pozostał jak dotychczas. Według mnie to jakieś kuriozum, że burmistrz składa na własną radę doniesienie do prokuratury. Poza tym, gdzie są prawnicy, którzy powinni zasugerować tryb postępowania lub anulowania danej uchwały, czyli przez Urząd Wojewódzki. Może należałoby jeszcze trzeciego prawnika zatrudnić, skoro tak prostych rzeczy się nie rozumie. Mając powyższe na uwadze oraz uzyskawszy informację o możliwości wykorzystania stanowiska przez burmistrz Sokółki i podległych jej kierowników jednostek organizacyjnych w celu przymuszenia pracowników do złożenia deklaracji członkowskich do LGD Szlak Tatarski, byliśmy zmuszeni do złożenia organom ścigania stosownego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 paragraf 2 Kodeksu Karnego. Nie wiemy jeszcze, na jakim etapie jest przedmiotowa sprawa. Po nieudanej próbie przejęcia zarządu, ataki ze strony burmistrz Sokółki na nasze stowarzyszenie nasiliły się m.in. poprzez wysłanie 11 maja 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego pisma zawierającego niezrozumiałe, niepoparte żadnymi prawdziwymi faktami zarzuty. Byliśmy wtedy przed podpisaniem umowy na kwotę prawie 19 milionów złotych, a to pismo, mimo iż zawierało nieprawdziwe zarzuty, spowodowało duże zamieszanie. Przesłana przez nas odpowiedź, poparta dokumentami, wskazywała prawidłowość procedury, wskutek czego Urząd Marszałkowski podpisał z nami umowę. Zaś samo postępowanie kontrolne zakończyło się wezwaniem 6 lipca 2016 roku naszego LGD do poprawienia w regulaminie obrót wolnego zebrania członków nieistniejącego w toczącym się sporze zapisu dotyczącego możliwości kandydowania członków wspierających do władz stowarzyszenia. Był to zapis czysto teoretyczny. Zapis ten został niezwłocznie poprawiony na walnym zebraniu członków stowarzyszenia, które odbyło się 9 sierpnia 2016 roku. Jednak burmistrz Ewa Kulikowska, niezadowolona z wyników czynności kontrolnych zakończonych pismem Zarządu Województwa Podlaskiego z 6 lipca 2016 roku, postanowiła zaatakować naszą organizację ponownie, przysłając 29 lipca 2016 roku do Marszałka Województwa Podlaskiego kolejne pismo, zawierające nieuzasadnione zarzuty pod adresem Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Można powiedzieć, że te zarzuty dotyczyły również rzeczy nieistotnych, ale mających na celu
wykonania jakiegoś kroku, które by zamieszało atmosferę wokół naszego stowarzyszenia. Już poprzednie pismo odbiło się szerokim echem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ale nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim, w całym województwie się ono odbiło szerokim echem, bo to, tak jak powiedziałem na wstępie, było bezprecedensowa działalność skierowana przez członka stowarzyszenia, burmistrza danej gminy w stosunku do LGD. Ta sytuacja nie dość, że stawia nas w kłopotliwej sytuacji, rzucając cień na naszą opinię i wiarygodność, to wpływa przede wszystkim negatywnie na wizerunek gminy Sokółka, której burmistrz, nie przebierając w środkach i nie zważając na konsekwencje, chce przejąć za wszelką cenę władzę w stowarzyszeniu LGD Szlachetarski. Zachowanie burmistrza Wykulikowskiej, oburzeni są pozostali włodarze gmin wchodzących w skład naszego LGD oraz zarządu powiatu sokólskiego. Szanowni Państwo, z każdym z wójtów i burmistrzów rozmawiałem na ten temat. Każdy okazał solidarność z nami i jednocześnie oburzenie postępowaniem pani Ewy Kulikowskiej w stosunku do LGD Szlachetarstwa. Włodarze zaplanowali już inwestycje wspierane środkami uzyskanymi z naszej LGD. Niestety burmistrz Sokółki nadal podważa wiarygodność Szlaku Tatarskiego poprzez liczne, bezpodstawne zarzuty oraz wnioski zawarte w piśmie z 11 maja 2016 roku skierowane do marszałka, z którego zacytuję jeden akapit. Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości w funkcjonowaniu stowarzyszenia, które nie dają rękojmi właściwego dysponowania środkami publicznymi, gmina Sokółka jako członek zwyczajny stowarzyszenia zaniepokojona powtarzającymi się działaniami niezgodnymi z obowiązującymi regulacjami, ponownie pragnie zwrócić na nie uwagę organowi nadzorującemu. Szanowni Państwo, można rozłożyć to zdanie na czynniki pierwsze i tutaj sugeruje się w tym piśmie, żeby odebrano możliwości rozdysponowania środków dla LGD Szlak Tatarski już pozyskanych. I dzieje się to przed kolejnym naborem, tym razem na środki, którymi mamy opłacać przez najbliższe lata czynsz, telefony, internet, niezbędne materiały biurowe, wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty bieżące działalności. Władze stowarzyszenia działają społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Ja powiem Państwu, że nie dość, że nie pobieram za to żadnego wynagrodzenia, nie biorę żadnych delegacji, to jeszcze od maja tego roku poświadczyłem swoim majątkiem i zabezpieczyłem swoimi poborami kredyt, za który opłacam właśnie czynsz tutaj w Ośrodku Kultury, telefon, internet, wynagrodzenia trzech pracowników. I za miesiąc kończy się kredyt i wymagalność 80 tysięcy złotych spadnie na mnie po prostu. Jeżeli jest to działanie przeciwko mnie, to pani burmistrz się udało, ja po prostu będę ten kredyt spłacał, ale jest to działalność szkodliwa przeciwko LGD Szlak Tatarski, ponieważ 19 milionów, które pozyskaliśmy, nie będziemy mogli rozdysponować, ponieważ nie będzie LGD Szlak Tatarski, bo my ogłaszamy już niewypłacalność i upadłość. Od kilku miesięcy wszystkie koszty funkcjonowania pokrywamy z kredytu, które miały być spłacone w wyniku pozyskania środków z tego konkursu najbliższego. Niestety mogą być to ostatnie miesiące naszej pracy i przekreślenie możliwości przekazania środków unijnych samorządom, organizacjom religijnym, przedsiębiorcom oraz osobom indywidualnym wskutek buty, arogancji, lekceważenia zagwarantowanej ustawowo niezależności stowarzyszenia oraz własnych wybujałych ambicji burmistrz Ewy Kulikowskiej. Zawsze podkreślaliśmy otwartość i wolę współpracy. Doskonale układała się współpraca z samorządami w poprzednim okresie programowania. Mamy na swoim koncie wzorcowo przeprowadzone nabory we wszystkich działaniach dostępnych w ramach PROW na lata 2007-2013, a wykorzystaniem środków na poziomie ponad 90%. Niestety, z powyższych powodów na tym może zakończyć się działalność LGD Szlak Tatarski, a prawie 19 milionów już pozyskanych na rozwój naszych 5 gmin możemy utracić. Dlatego, Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, w
takim głosie rozpaczy i jako jedyne wyjście z tej sytuacji zwróciliśmy się do Państwa ze skargą, która może zmotywuje działalność Pani Burmistrz, szkodliwą działalność skierowaną przeciwko LGD Szlak Tatarski, do zmienienia swojej postawy, zweryfikowania swojej działalności i zaprzestania tych szkodliwych ruchów względem LGD Szlak Tatarski. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu Bujewicz. Czyli zostało zablokowane 19 milionów. Tak. Na chwilę obecną tak. Jeszcze nie utracone, tylko zablokowane, ale to może doprowadzić do upadłości szlaku tatarskiego. Tak? Miesięcy, tak. A w jaki sposób możemy pomóc w tej sprawie? Szanowni Państwo, nagłośnienie tej sytuacji i spowodowanie, że ta skarga już nawet na etapie komisji rewizyjnej zostanie uznana za zasadną, bo to, co może najważniejsze, ja przeczytam, o co my wnosimy. Uznanie za zasadną tej skargi, iż burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska prowadzi szkodliwą działalność skierowaną przeciwko Stowarzyszeniu LGD Szlak Tatarski, wskutek czego zagrożona jest możliwość redystrybucji pozyskanych środków unijnych na obszarze działania stowarzyszenia obejmujących 5 gmin. Wyzwanie burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej do zaprzestania szkodliwej działalności skierowanej przeciwko Stowarzyszeniu LGD Szlak Tatarski. Jeżeli Państwo jako komisja rewizyjna już podejmiecie uznacie zasadność tej skargi, to my ją prześlemy, nie wiem, czy za protokołem, czy w jakiś inny sposób, do Urzędu Marszałkowskiego i myślę, że to będzie taki bardzo słyszalny głos w Urzędzie Marszałkowskim. Proszę, Pani Dorota, proszę. Ja muszę powiedzieć, bo mnie zaraz szlak tatarski chyba trafi. dlaczego? Czy Pani Burmistrz, a czy obojętnie która jaka osoba, czy radni, czy pani burmistrz, nie wiem, no, wykazuje taką negatywną działalność w stosunku do takiego stowarzyszenia, które to pozyskuje tak ogromne środki, pomaga przedsiębiorcom, pomaga różnym instytucjom, także tam na kościoły idą te pieniądze, tak? Bo tak, wiem, tak, że w Budzinie, w kościele też okna były wymieniane. No nie rozumiem i nie pozwolę, dopóki jestem w Radzie, żeby pani burmistrz, czy jakikolwiek, czy którykolwiek radny, czy ludzie ingerowali w pana działalność, w działalność pana prezesa i w działalność Szlaku Tatarskiego. Bo dla mnie to jest niepoważne. To jest działalność czysto pozytywna. Przecież pan, jak pan prezes mówi, wkłada tam swoje pieniądze, nie pobiera za to żadnych wynagrodzeń. Ja myślę, że to my jeszcze powinniśmy pomagać tym, a nie utrudniać. Ja jestem zbulwersowana, jak to nie przechodzi przez moją głowę taka myśl. Duża szkodliwość społeczna. To jest duża szkodliwość społeczna. Duża szkodliwość społeczna. Dla kilku gmin. Także ja uważam, że... Ale nie, mówię... Ja tylko mam takie spostrzeżenia, jeżeli chodzi o tę sytuację, bo myślę, że skoro skarga wpływa, jeżeli skarga wpływa do komisji rewizyjnej, to zawsze mamy tę informację z drugiej strony, prawda? Tu akurat tej drugiej strony nie mamy, więc wydaje mi się, że dobrze by było. Być może, ja jeszcze nie znam dokładnie tej drugiej strony, prawda? Jak, żeby dać czas na to, żeby ta druga strona też się wytłumaczyła, czy na piśmie nam, czy jak, nie wiem. Mamy to jest pismo. Jedna sprawa. Nie mamy pisma. Ale przecież pan czytował. Ale ja nie skończyłam drugiej strony. Znaczy odpowiedzi tak państwo nie macie, ale w załączeniu macie wszelkie dokumenty, które kierowała pani burmistrz w stosunku przeciwko Radzie Miejskiej w Sokółce do prokuratury. Macie Państwo też pismo do zarządu stowarzyszenia skierowane z Urzędu Miejskiego. Jest tutaj też rezygnacja pani burmistrz z ubiegania się o członkostwo stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Jest też pismo jedno do marszałka. Jest nasza odpowiedź na to pismo. Jest kolejne pismo. Jest też kolejne pismo, ostatnie to, które otrzymaliśmy,
z Urzędu Marszałkowskiego skierowane przez panią burmistrz do marszałka. I szanowni państwo, jakiekolwiek byłyby tłumaczenia pani burmistrz, to one nie zmienią treści pisanej, prawda, która już jest. Pani Czaplejewicz jest też członkiem naszego stowarzyszenia i zasiada w komisji rewizyjnej i była pani świadkiem też oburzenia członków naszego stowarzyszenia na działalność pani burmistrz, a także dwóch wójtów, którzy wtedy byli obecni. Ja zapewniam państwa, że rozmawiamy z każdym wójtów i burmistrzów wchodzących w skład naszego stowarzyszenia i wszyscy są oburzeni. Ale nie tylko oni, bo ja się spotykam w tej chwili jako zastępca burmistrza największej gminy powiatu białostockiego z wieloma burmistrzami, wójtami i to się odbiło bardzo, bardzo szerokim, negatywnym echem w województwie i ta działalność niestety gminy Sokółka źle wpływa na jej wizerunek i to jest, to też mnie martwi jako mieszkańca gminy Sokółka. To jest bezprecedensowa, niczym nie poparta, nie wiem, zawiść, buta, naprawdę nie potrafię tego określić. Przez ostatnie 2 lata starałem się nie wchodzić w drogę pani burmistrz, nie denerwować swoją osobą i w żaden sposób nie prowokować żadnych negatywnych ruchów w stosunku do LGD Szlak Tatarski. Widocznie osoba, która nie potrafi pozyskać swoją działalnością żadnych pieniędzy na gminę, jest w tej chwili, nie wiem jak to nawet nazwać, żeby użyć właściwego słowa, czy zazdrosna, czy w jakiś sposób inny chce umniejszyć nasz sukces lub go po prostu przejąć. Gotowe środki, które pozyskaliśmy, bo tylko w ten sposób można to nazwać, określić. Ja innego wytłumaczenia na chwilę obecną nie znam. Proszę państwa, tylko ja dodam jedno takie zdanie. Otóż państwo dostaliście zawiadomienie o zwołaniu komisji. Jest tu porządek obrad. Pod spodem są osoby, które otrzymali zaproszenie na komisję dzisiaj. Osoby zaproszone do referowania sprawy udziału w posiedzeniu: burmistrz Ewa Kulikowska, zastępca burmistrza Adam Marian Kowalczuk, zastępca burmistrza Antoni Stefanowicz, sekretarz Adam Łajkowski i radca prawny Danuta Kowalczuk. Dzisiaj nie mamy nikogo. Zostali zaproszeni? Zostali. Mogli być? Mogli być. Nie mamy żadnej gwarancji, że rozpatrując ten punkt na następnych obradach komisji, ktokolwiek przyjdzie do naszej komisji. Pani burmistrz dostała też te dokumenty i te dokumenty ma. Na sekretariacie zostały złożone. Dlatego uważam, że skoro jest tak pilna sprawa, musimy ten temat rozpatrzyć do końca. Proszę, proszę panią. Proszę państwa, uważam, że to, co my mamy, to jest wystarczający obraz działalności pani burmistrz. Teraz tak, czekanie na panią burmistrz celem wysłuchania tej drugiej strony, to jest strata czasu, a czas tu pracuje przeciwko LGD. To przybliża upadłość tylko tej firmy. Także uważam, że odciąganie tej sprawy oznacza działanie przeciwko Szlakowi Tatarskiemu. Także ja uważam, że powinniśmy, nie zwlekając, dysponując tymi wystarczającymi dowodami, pismami, rozstrzygnąć tę sprawę dzisiaj i oddać budżet pod głosowanie. Proszę, pan radny Andrzej. Pozwólcie państwo, że odniosę się do treści skargi, którą pisał pan Bujwicki. Proszę państwa, skoro pani burmistrz nie jest dzisiaj obecna na tym posiedzeniu komisji, nie oddelegowała ani pracowników, po raz kolejny oświadczyliśmy, że złożymy skargę na działanie pani burmistrz. Proszę państwa, nie możemy na to pozwolić, że działanie pani burmistrz, która przyjechała z Białegostoku, została włodarzem naszego miasta,
w mojej ocenie niegodnie reprezentuje interes mieszkańców gminy, mało tego, atakując lokalną grupę działania, która pozyskuje środki finansowe, wspiera przedsiębiorstwa, również agroturystykę, pozwala rozwijać się naszym firmom, pozyskiwać środki na ten cel, są to środki zewnętrzne, podkreślam, które umożliwiają rozwój naszego miasta, bez racjonalnych argumentów, w mojej ocenie są to pomówienia kierowane i ewidentnie widać, że to jest celowe działanie na niekorzyść. Proszę Państwa, to nie zarząd pozyska te środki, nie dla własnych celów prywatnych, ale jak wspomniałem wcześniej, da rozwój dla naszego miasta, pozyskanie środków dla wszystkich osób, które złożyły taką deklarację, złożyły jakieś projekty, chcą się rozwijać, pozyskiwać. Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce, jest Pan obecny dzisiaj na Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, składam wniosek o przyjęcie tej skargi jako zasadnej w dniu dzisiejszym i zwołanie w trybie pilnym w ciągu 3 dni od powzięcia tej skargi, zwołanie sesji nadzwyczajnej i przyjęcie tej skargi, również złożenie uchwały intencyjnej do Pani Burmistrz, żeby zaniechała swoje dalsze działania w stosunku do LGD. Niech zacznie działać na korzyść gminy, niech pozwoli pozyskać środki mieszkańcom, niech nie utrudnia działania. Jak widzimy, są to działania społeczne, ludzie własny majątek zabezpieczają na ten cel, żeby utrzymać, umożliwić funkcjonowanie dalsze. Nic nie stoi na przeszkodzie, że Pani Burmistrz własne stowarzyszenie powołała, a nie atakowała ludzi, mieszkańców naszej gminy. To jest mój wniosek. Panie Przewodniczący, prosiłbym o przegłosowanie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać w tej sprawie? Ja chciałem tylko zapytać, czy głosowanie w tej sprawie jest zgodne z uchwałą? Skoro postawiony został wniosek, to poddam pod głosowanie tego wniosku. To komisja zdecyduje o tym. Proszę Panie. Panie Prezesie, ja tylko jeszcze chciałam zapytać. Ewidentnie już wiemy, że te pieniądze są zagrożone, tak? Które pozyskaliśmy. To wiemy z Urzędu Marszałkowskiego? Tak. Szanowni Państwo, ja tak podkreśliłem jako zastępca burmistrza gminy, jednej z gmin województwa podlaskiego, spotykam się dość często w Urzędzie Marszałkowskim z dyrektorami departamentów, w tym też dyrektorami departamentów, którzy obsługują w tej chwili program LIDER. To oni po przyjacielsku powiadomili mi o tej sytuacji i to oni powiedzieli, że te pieniążki są w dużej mierze zagrożone działalnością, szkodliwą działalnością Pani Burmistrz. To, że pozyskaliśmy, podpisaliśmy umowę, to niestety musi być później zawarte w kolejnym naborze i w kolejnej umowie jako już przelanie tych środków na nasze konto lub po prostu transzowe przelanie tych środków co roku na funkcjonowanie. Bez tych pieniędzy my niestety nie istniejemy. One są tylko na papierze. To nie jest tak, że my te środki zdobyliśmy od tak dla własnego widzimisię, czy po prostu załatwiliśmy. To jest ciężka praca, wiedza i doświadczenie. To trwało ponad 2 lata i tego się nie robi z dnia na dzień. Więc jeżeli my te środki utracimy, to naprawdę no, wszyscy na tym stracimy. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, kościoły, no i oczywiście samorządy. Jeszcze proszę.
Ale jeszcze Panie Prezesie, dziwi mnie to, dlaczego my mamy się bać w takim przypadku, nie rozumiem. My pozyskaliśmy, ja wiem, że jest to bardzo trudna praca, moja współpraca z Elgiedem układa się jak najbardziej pomyślnie. Ja występowałam o pozyskanie środków, w ubiegłym rozdaniu dostałam 39 500, to tak jak tłumaczyłam radnemu Cydzikowi, to nie Bujwicki dał mi pieniądze, tylko Rada Programowa przyznaje i tak dalej, tłumaczyłam i też zawsze staję w obronie. Natomiast wydaje mi się, skoro my mamy wszystko tak jak trzeba, to dlaczego? Jeżeli starości nie przyznali funduszy, na Urząd Marszałkowski nie przyznał funduszy na inwestycje w Suchowoli, bo jego zdaniem jest to niezgodne, no to też będzie podał Urząd Marszałkowski do sądu i wszystko. Dlaczego mają nam tak od sobie za jakieś pisma Pani Burmistrz zabrać pieniądze? Szanowni Państwo, naszego stowarzyszenia nie ma, jeżeli nie ma woli ze strony gminy. My jesteśmy troszeczkę inaczej umocowani, ponieważ Biedę Szlak Tatarski tworzy 5 gmin. I to burmistrzowie, wójtowie decydują w dużej mierze o tym. Czyli musi być jedność. Jeżeli tej jedności nie ma, więc jest jakieś domniemanie nieprawidłowości, prawda? I ciągłe pisanie takich dziwnych pism do Urzędu Marszałkowskiego jakby wzmaga opór Urzędu Marszałkowskiego, żeby z nami podpisać tę umowę finalną. No i to tylko tyle. No, jeżeli Państwo uznacie, że działalność Pani Burmistrz jest jednak prawidłowa, no to uznajcie tą skargę za bezzasadną. Jeżeli jest inaczej, to bardzo proszę, a my będziemy działać. Jeszcze mamy... Proszę. Panie Prezesie, ja zobowiązuję się sama, nie wiem, jako radna, jako członek Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, wystąpi z pismem i zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego dodatkowo, co się dzisiaj tu zadzieje, to się zadzieje. Ja dodatkowo z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego, jak nasze pieniążki, na którą to pulę podpisana została umowa Pana Prezesa, rozumiem Pan? Podpisuje umowę. Jak są zagrożone i dlaczego i czy są zagrożone w związku z tym? Dzisiaj się zadzieje tak, jak się zadzieje. Skarga będzie zasadna. Ja natomiast właśnie chcę tego wyjaśnienia. Wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego, żeby ewentualnie, jeżeli dalej będzie, bo nie mamy gwarancji, to co my uznamy skargę za zasadną czy bezzasadną, nie mamy gwarancji, czy Pani Burmistrz się uspokoi, tak w cudzysłowie mówić. Prawda? Tak, ale Państwa reakcja będzie też taką jednoznaczną reakcją i sygnałem dla Urzędu Marszałkowskiego, że nie zgadzacie się z postawą Pani Burmistrz względem naszego LGD. I to jest, myślę, takim najważniejszym punktem tego dzisiejszego spotkania. No i potrzebne jest, proszę Państwa, szybkie działanie, bo każde opóźnienie to jest rozłożenie na łopatki Szlaku Tatarskiego. Proszę Pani Duchy, proszę. Tak, Panie Przewodniczący, przed chwilą oświadczyłem, złożyłem wnioski, prosiłbym o przegłosowanie każdy wniosek oddzielnie i później ewentualnie tutaj listę zrobimy, zbierzemy podpisy i Panie Przewodniczący, prosiłbym o zwołanie w trybie pilnym w ciągu 3 dni komisji sesji nadzwyczajnej i podjęcie powyższych uchwał. Pierwszy wniosek mój dotyczy przyjąć skargę jako zasadną. Pana Bujwickiego. Pana Bujwickiego, tak, skargę na działanie Pani Burmistrz. Prosimy o przegłosowanie tego pierwszego wniosku. Proszę Państwa, sformułować treść dokładnie. Proszę Państwa, jeszcze ja zabiorę głos w tej sprawie. Otóż to nie jest skarga zwykła. Dlaczego? Bo to będzie wniosek komisji, czy komisja rewizyjna wnioskuje o sesję nadzwyczajną. Tu, proszę Państwa, nie jest skargą zwykłą, że komuś się coś dzieje krzywd. Tu chodzi o dosłownie o 19 milionów złotych, które zostały przyznane dla naszego, można powiedzieć, powiatu nawet. Bo to gmina powiat. To jest suma, która jak będzie rozdysponowana w naszej gminie, to zostaje w naszej gminie. To są pieniądze w naszej gminie. Dlatego myślę, że sytuacja jest wyjątkowo nadzwyczajna, bo uważam, że członkowie komisji nie wiedzieli o tym,
że zostało to zablokowane, to ja osobiście myślałem, że to zostanie zablokowana, jest taka możliwość. Ale jak dzisiaj się dowiadujemy, że te 19 milionów zostało zablokowane. Tak, panie prezesie? Zostało zablokowane. Proszę potwierdzić. Szanowni państwo. Że jest, że marszałek nie daje pieniędzy. Pan zablokował. Powiedział, że zablokował. Nie mamy tych pieniędzy. Ale nie, po prostu nie mamy. Proszę o to, że pan powiedział oficjalnie, że pan marszałek nie da pieniędzy. Zablokował. Nie popisaliśmy tej umowy. Mamy w tej chwili opóźnienie w podpisaniu umowy ze względu na to, tak jak powiedzieliśmy, jak powiedziałem na wstępie, ze względu na te pisma, które przesyła pani burmistrz do Urzędu Marszałkowskiego. I to jest w 100%. Proszę państwa, my musimy zrobić w tej sprawie krok do przodu. Nie czekać, kiedy definitywnie wszystko zapadnie, terminy i czas, i się dowiemy, że mogliśmy, a straciliśmy, i to nie wyczerpaliśmy swojego potencjału, i cała Rada mogła w tym pomóc, a myśmy zostali w tyle. Dlatego musimy to zrobić jak najprędzej. Proszę pani. Jeszcze panie prezesie, to ja już w ogóle nie rozumiem, bo przecież ja na walnym dowiedziałam się, że te środki, że już umowa została podpisana. Na 19 milionów. Tak. Zostały nam przyznane środki, 19 milionów na cały okres programowania do 2020 roku. Ale one nie zostały uruchomione, ponieważ należało złożyć kolejny wniosek o uruchomienie tych środków na funkcjonowanie stowarzyszenia. Czyli już jakby na fizyczne przelanie środków. No i ta umowa nie została z nami zawarta. I ja nie wiem finalnie, jaki będzie kres jakby tej sytuacji, jak to się zakończy. Ja mogę tylko i wyłącznie domniemywać, ale wiem, że inne grupy działania już podpisały wnioski, umowy i te środki zostały przelane. Więc ja tylko mogę w tej chwili domniemywać, co leży przyczynie tego, że my jeszcze nie podpisaliśmy. To są te pisma, bo my oficjalnie jeszcze na to pismo z 29 lipca nie odpowiedzieliśmy i Urząd Marszałkowski też nie odpowiedział gminie Sokółka co do tych zarzutów i co do tego, żebyśmy tych środków nie dostali, bo tak można te wnioski pani burmistrz czytać, to tylko to przekazuje swoją wiedzę i swoje tutaj jakby przemyślenia i obawy co do dalszego funkcjonowania. Bo to tylko od pani burmistrz pan prezes ma te pisma, tak? Nie, ja dostałem właśnie, tak jak państwu mówię, mam przyjaciół w Urzędzie Marszałkowskim i to pismo nie zostało skierowane do nas, my jego do wiadomości nie dostaliśmy. My dostaliśmy dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego. No ale chodzi mi o to, że tam są pisma od pani burmistrz tylko. Tak. Czyli tak. Jakby to pani burmistrz szkodzi. Tylko jedna osoba. Jedna gmina, szanowni państwo, ja jeżeli będzie taka rzeczywiście sesja nadzwyczajna i będzie taka potrzeba, ja mogę oświadczenia od innych wójtów i burmistrzów uzyskać o jakby wzorcowej współpracy zarówno z poprzedniego okresu programowania, jak i z nowego okresu programowania, że nam się wszystko układa. Natomiast tutaj pani burmistrz podnosiła w poprzednich pismach, że ona musi mieć koniecznie swojego przedstawiciela w zarządzie. Ja też jestem, należę do LGD Puszcza Knyszyńska, to jest nasze zaprzyjaźnione LGD. I z racji tego, że działa na terenie gminy, w której mam zaszczyt pełnić funkcję zastępcy burmistrza, jestem na wielu spotkaniach, na walnych i tam na kilkanaście samorządów zarząd składa się z 3 osób, prezesa i 2 pracowników. U nas jest 9 osób, są to osoby, które są wskazane uchwałami Rady Miejskiej, bo tutaj się też pani burmistrz podnosi, że uchwała Rady Miejskiej jej do niczego nie zobowiązuje, to ona decyduje, kto jest przedstawicielem jej. Może to jest i racja, natomiast u nas statut dokładnie mówi, bodajże paragraf 4, że przedstawicielem
gminy jest osoba czy osoby wskazane uchwałą odpowiednią Rady Miejskiej. Nie muszą być to pracownicy, nie muszą być to radni, może to być pan XY z ulicy, ale jest to jest tak w naszym statucie. Natomiast reprezentantem gminy jest zawsze wójt, burmistrz, prezydent i on jednorazowo może upoważnić daną osobę do tego, żeby go zastąpiła na danym posiedzeniu, ale to upoważnienie nie może mieć w sposób ciągły i nieprzerwalny. Nie można swoich kompetencji przekazać jakiejkolwiek innej osobie niż sobie samemu. Proszę Państwa, mam do Państwa pytanie, czy macie jakokolwiek Państwo odmienne zdanie do pism, które złożyła Pani Burmistrz, że to są pisma pozytywne czy negatywne? Pan Sawicki, to jest Pan Sawicki najpierw podpisze listę obecności i wtedy dostanie głos. Mam do Państwa takie pytanie. Czy z tych pism jasno nie wynika, że to są pisma, które oskarżają i szkodzą dla Stowarzyszenia Szlaku Tatarskiego? Chciałbym tylko powiedzieć ciszy Państwu. Każdy z nas ma prawo założyć stowarzyszenie, jakie chce. Pani burmistrz też ma prawo założyć, jakie chce. Nikt nikomu to nie zabrania. Jako stowarzyszenie ma prawo wystąpić o unijne środki. Naprawdę to nie jest stowarzyszenie konkurencją jakiejkolwiek sprawie do Rady Miejskiej, ani do mieszkańców gminy i powiatu. Każdy ma tą inicjatywę. Tą inicjatywą okazał się pan Bujwicki, który to zorganizował i zrobił. Dlatego, proszę Państwa, myślę, że niech się wypowie pani burmistrz na sesji nadzwyczajnej i dlatego będę poddał pod głosowanie i będę wnioskował o sesję nadzwyczajną, bo tu chodzi o 19 milionów złotych. Teraz, proszę Państwa, dam głos po podpisaniu listy obecności dla pana radnego Sawickiego. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie mi głosu. Ja mam takie pytanie do pana prezesa LGD. Czy pisma, poruszane tematy w pismach odnośnie nieprawidłowości w statucie stowarzyszenia są uzasadnione czy nie? Proszę odpowiedzieć. Proszę pana, gdyby pan przyszedł proszę na samym początku tej komisji, nie spóźnił się, nie ignorował nas w ten sposób. Nie ignorował, ani pana, też jest pogoda, też akurat pan, do kombajnowania. No właśnie, i w związku z tym nie szanuje pan ani mnie, ani komisji. Wszystkie te rzeczy, o które pan pyta, były powiedziane na samym wstępie. Proszę sobie odsłuchać nagranie i pan uzyska odpowiedź. Więc powiem tak. Moim zdaniem wszystkie te podania, które składała pani burmistrz, były uzasadnione. Mimo to, że... I pan na podstawie czego to twierdzi, bo ja uzasadniłem, tego, bo ja uzasadniłem, że nie. Na zasadzie tego, że miałem, że masz, tak zwrócił się do pana o poprawienie statutu, tak? Nie statutu. No to czego? Jeżeli pan tak dobrze wie, no to proszę powiedzieć, bo pan już tutaj próbuje coś nam wcisnąć, coś tam zamieszać, a wie pan, a ja bym prosił, żeby pan spojrzał na swoją osobę i wtedy zabierał jakiś tam głos wobec nie wiem, negatywny, wobec mojej osoby, czy wobec mojego stowarzyszenia. Ja bym chciał się odnieść tylko odnośnie... Stawiam wniosek formalny, że go nie ale jeszcze odnośnie... Chwileczkę, panie... Ja chciałbym jeszcze... Pan Sawicki, zadaje pytania odnośnie nie zapisów nawet statutu. Proszę Państwa, nawet jeżeli są jakieś usterki, czy ewentualnie jakiś zapis niedoprecyzowany, przecież LGD na podstawie tego statutu w ubiegłych latach pozyskiwało środki finansowe. Proszę Państwa, nie oszukujmy się, te drobne jakieś niuanse dotyczące statutu, wiemy jak statut jest skontrolowany. Opinia racji prawnego jest taka,
A drugiego radcy prawnego jest taka. Pan Sawicki jest przykładem, że radca prawny akurat w Urzędzie Miejskim w Sokółce oświadczył, za że... czasów pana Bójwickiego. Pan ma właśnie powiedzieć, który siedzi. Który siedzi. Ale proszę o spokój. Był spokój, dopóki był spokój. Teraz znowu się zaczyna. Ale proszę państwa, sami państwo jesteście świadkami. Jak nie było pana Sawickiego radnego, to był spokój. Spokój i jeszcze raz spokój. Pan jak Sawicki wtargnął na obrady, to widzicie, co zaczyna się dziać. Nie, spokojnie, podobnie. Formalne zakończenie dyskusji. Ale, proszę przegłosowanie. Ale chwileczkę, pani rozwodź, dajcie kończyć mi tylko myśl. Proszę państwa, kabaret. Widzimy. Ale proszę państwa. Proszę pana, to właśnie to nie posiedzenie. Proszę państwa. No właśnie, są mieszkańcy. Kabaret. To jest kabaret. Ja no, proszę, nie udzieliłem na panią. Proszę. Zaczął. Ja rozumiem. Do pani ten punkt dojdzie. Na razie my operujemy w innym punkcie. Ale ciśnienie. Proszę państwa, ja rozumiem zasygnowanie pozostałych tutaj osób płynących na tej komisji. Proszę państwa, widzimy jedno, że pan Sawicki zadaje pytania w ogóle nie w temacie. Rozmawiamy o środkach finansowych, Pani burmistrz nie odnosi się merytorycznie do ewentualnie do, nie skoruje zarzutów do LGD, tylko widać na podstawie zebranych pism i sformułowanych wniosków, że to jest celowy atak, aby LGD nie mogło pozyskać środków finansowych. Skoro tutaj przychodzi pan prezes, składa do nas wniosek, prosi o pomoc, ale to nie jest jego osobista prośba, jest to również reprezentuje grono członków LGD, ale również mieszkańców gminy Sokółka. Innych gmin w mojej ocenie tą skargę należy uznać za zasadę, jak wspomniałem wcześniej. Panie Przewodniczący, pan poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji, prosiłbym o przyjęcie i przygłosowanie sformułowanych wniosków. Przepraszam panie przewodniczący, pan przewodniczący mego wniosku nie przyjmuje o zakończenie dyskusji. Właśnie przyjmuje, bo wnioski formalne po zakończeniu są przyjmowane. Dokończył wypowiedzi pan radny Arciej. Teraz proszę państwa poprzednio, przed podniesieniem ręki pana Sawickiego został zgłoszony wniosek o przerwanie dyskusji. Nie skończyłem wypowiedzi, dlatego pan mi zabrał głos. Dlatego moim zdaniem, proszę państwa, to nie zmieni żadna wypowiedź. Wnioski formalne proszę radny ma prawo zagłosować tak, jak będzie uważał. Dlatego poddaję wniosek pod głosowanie o zamknięcie dyskusji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Mamy, proszę państwa, drugi wniosek. Moim zdaniem wniosek jest zasadny, bo tu jest walka o czas. Tu jest wielkie pieniądze i może sytuacja odwrócić się i może być sytuacją, że te 19 milionów w naszym gminie, w naszej powiecie zostaną wykorzystane. Dlatego proszę o czytanie pana radnego Ardzieja wniosku w sprawie sesji nadzwyczajnej. To wniosku będzie komisja. Najpierw uzasadnienie. Uznać za zasadną skargę, iż burmistrz spółki Ewa Kulikowska prowadzi szkodliwą działalność skierowaną przeciwko Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, wskutek czego zagrożona jest możliwość redystrybucji pozyskanych środków unijnych na obszarze działania stowarzyszenia wojących 5 gmin. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Poddaję pod głosowanie, proszę państwa. Kto jest za uzasadnieniem i przyjęciem? Jest za przyjęcie tego wniosku, poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziwi mnie postawa, kto się wstrzymał? Dziwi mnie postawa pani członka Komisji Rewizyjnej, tym bardziej, że pani z LGD dostała 30 kilka tysięcy. Tym bardziej sesja to dyskusja dla pozostałych radnych. To też inni radni będą mieli prawo zabrania głosu i ocenienia naszego całego tego materiału. Ale my sesji jeszcze nie głosujemy. No właśnie przegłosowaliśmy. Sesję nadzwyczajną. Sesję nadzwyczajną. Teraz był wniosek. Wniosek o skargę. O skargę. Skargę będzie. Przyjęcie wniosku, a teraz głosujemy wniosek. Głosujemy. Poddam pod głosowanie sesję nadzwyczajną, bo skoro jest skarga zasadna i chodzi o rachubę 19 milionów, poddaję pod głosowanie w tej chwili,
żeby zwołać sesję nadzwyczajną. Panie przewodniczący, po kolei te wnioski przyjmiemy i dopiero pójdzie koniec. Proszę bardzo, a ten to jest. Drugi wniosek dotyczy poparcia Rady Miejskiej w Sokółce dla działania Lokalna Grupa Działań Szlak Tatarski oraz wystawienia pozytywnej opinii oraz wsparcia dla dalszej jej działalności. To jest taki wniosek sformułowany. Prosiłbym o przygłosowanie tego wniosku. Jeszcze raz można? Tak. Wniosek dotyczy poparcia Rady Miejskiej w Sokółce w działaniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz wystawienie pozytywnej opinii oraz wsparcia dalszej jej działalności. Ja nie rozumiem. Ja mam pytanie. Czy to, czy to ma być forma uchwały Rady? Czy to ma być forma uchwały intencyjnej? Mam pytanie. Czy to jest, ma być w formie uchwały Rady? Czy ma być to w formie uchwały intencyjnej? Uchwały intencyjnej. Tak, czy ja mogę uchwała intencyjna. To wyjaśnienie. Bo chodzi o to, że skarga jest zasadna, będzie uchwała intencyjna poparcie dla lokalnej grupy działacza. I kolejny wniosek jest dotyczy, żeby tutaj wezwać panią burmistrz do zaprzestania szkodliwej działalności w stosunku do stworzenia Lokalna Grupa Działania. To będą trzy oddzielne jakby rozpatrywane wnioski i uchwały. Dwie uchwały intencyjne i uchwała jako skarga zasadna. Czy ewentualnie macie państwo jeszcze jakieś tam ewentualnie wnioski i zwołanie sesji nadzwyczajnej w ciągu trzech dni? Ja proponuję, czy pana, w ten sposób wniosek sformułować, czy skarga pana burmistrza Piotra Bibickiego jest zasadna? Ale pierwsza już sprawa. Przegłosowanie. Nie, przyjęcie wniosku było głosowane. Głosowanie, czy skarga zasadna? Było. Było. To na tym. Teraz będzie głosowanie, trzeci wniosek będzie głosowany. Panie radny, trzeci wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. Poddaję pod głosowanie. Dziękuję panie przewodniczący, udzielił pan mi głos. To zaczynam rękę. Zaraz poddamy pod głosowanie, bo ale to jak nie zmienia. Było zakończone dyskusja. To będzie zakończone ale dyskusja. Była... Czy pan prawdzie przed chwilą zapytał, czy ktoś ma jakieś dodatkowe może uwagi do wniosku? To każdy radny też ma prawo w trakcie obrad sesji zgłosić. I to nikomu ale jak to nie uwagi, no to dlaczego? Proszę państwa, państwo widzicie teraz, jak pan radny przewodniczący prowadzi komisję rewizyjną. Proszę państwa, udziela głosu tylko tym, którym chce. Proszę państwa, nie pozwoli dyskutować na temat bardzo ważny. Tak, ale to tylko on decyduje praktycznie. Panie przewodniczący, proszę zapanować nad sytuacją. Dlatego, nad porządkiem. Proszę państwa, większość rady decyduje o wszystkim. Ja poddaję tylko pod głosowanie. Tak, ale pan nawet nie umie prowadzić komisji. Głosujemy. Dojdziemy do punktu, panie pan Sławku, dowolnych wniosków i tam zostaną też postawione wnioski. Poczekamy trochę, jeszcze... Czy mogę zadać wniosek? Składam wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i poddaję pod głosowanie. Kto jest za zwołaniem sesji? To byłoby złożenie dokumentów w poniedziałek. Będzie sesja. A środa lub czwartek byłaby sesja. Poddaję pod głosowanie, to jest wola przewodniczącego rady, jak, w którym dniu i godzinie zorganizuje. Moim zdaniem powinien zorganizować nawet po południu, ze względu tego, że niektórzy mogliby, wójtowie, nie wójtowie, członkowie stowarzyszenia, przyjechać na obrady sesji. Jeżeli w poniedziałek składane są dokumenty, to na piątek. To na piątek. No dobrze, głosujmy. Poddaję pod głosowanie. To jest państwo za zwołanie. Musi być piątek. Ja akurat mam w piątek wesele, sobotę mam następną, niedzielę mam następne wesele. Proszę państwa, ja myślę, że może nawet czwartek. Może być środowy. Dlaczego? Nie muszą być. Środa. Czwartek. Ale może być. Ale może być sobota. Dzień złożenia się. Dobrze, wtorek, środa, czwartek, trzy dni. Środa, wtorek, środa, czwartek to są trzy dni na dostarczenie i na przeanalizowanie dokumentów i dzień następny jest sesja, czyli piątek. A pani Kalero, czy sobota odpowiada pani? No nie, właśnie. Też nie? I piątek, nie sobotę, nie? Piątek. Tylko piątek. Dobrze, ale jeżeli my złożymy dokumenty, załóżmy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek mogłoby być. Piątek, ci mówię jak formalnie to ma być. No. Nie we czwartek mogłoby być, tylko to formalnie musi jak wyglądać. Dzisiaj złożyć dokumenty. Dzisiaj możemy złożyć. Dzisiaj możemy złożyć dokumenty. Przesłać dokumenty te wszystkie i zwołać sesję zwyczajną. Dzisiaj mamy jeszcze w sobotę. I rozesłać radny. Tak, uchwałę jest przygotowane. W środę zrobić. Ale to dni robocze? Ja muszę przesłać to dni robocze muszą być. Projekty uchwały dla radnych. A jutro niedzielę. Musi być przygotowany projekt uchwały, to
Czyli nie może być, panie przewodniczący, tak, że jest... Kto przygotuje te uchwały? Że w poniedziałek pan składa i we czwartek sesja, tak? Nie, nie może być. Dzień złożenia nie liczy się jako dzień do przeanalizowania. Bo państwa, dobrze, do 15 mamy dostarczyć... Zwołujemy sesję na piątek, na godzinę 16 i... O której, pani Helena? O 16. No dobrze. O 16 mam wesele. O 16. O 16 ma wesele. No to w dzień, może wcześniej. We wcześniejszej godzinie. Nie, słuchajcie, to jest cały dzień stracony. Pytam się po tydzień. Ale to jest jedno słowo, to musimy... No, niestety. A to jest prosty punkt, to będzie pół godziny. Nie, no chodzi mi, proszę państwa, o to, że ja tak naprawdę nigdy nie prosiłam o to, że mi nie pasuje, czy tak, czy inaczej. No, byłam obecna na wszystkich komisjach przez cały czas i na wszystkich sesjach. No tak, pani Helena. W prawnych godzinach nie możemy tego zrobić. Pani Helena, pani dobrze, że to, jeżeli my nie zorganizujemy sesji w piątek, sobota też dla pani nie odpowiada, to kiedy? Ale w piątek możemy rano, w godzinach rano. No tak, jeżeli by to było z rana. No to proszę proponować, co chodzi. W piątek rano. To w piątek rano, nam nie jest to pojęte. Ale proszę państwa, ja tylko podkreślam, tylko, że nie zwolnię się są również inni radni. Musimy brać pod uwagę ogół pani pracujące. Moim zdaniem... No ale dostałem przecież jeszcze tylko pesatę. Nie ten dostaje za ten dzień. Panie przewodniczący, o czym pan mówi? Nie, mówię o tym, że ta sesja będzie nadzwyczajna, trwała załóżmy godzinę. No. To nie będzie trwało 5-7 godzin. To wtedy cały dzień. To będzie miał być długie. O 15, zrobimy to o 15 godzinie. Ja proponuję w porannych godzinach, to potem cały dzień jest wolny. To wy blokujecie w popołudniowych godzinach. Nawet już odbadano mi pan. Już takie nie wiadomo co. Może godzina 14, Helena. No jak to 16 to jest o 16. No. No. Dlatego proszę, no to... jeżeli można, na rano, w piątek rano. No nie, to nie chodzi. Jak komisja zdecyduje? Marek, ty o którym? Na 9, 10 rano. Proszę państwa, jestem do dyspozycji. Na godzinę 10 możemy mówić. Na godzinę 10. Tak? No tak. Mnie to nie ma znaczenia. O której tam tobie. O której możesz wyskoczyć najwcześniej. Ja proszę państwa się dostosuję do godzin. Jeżeli ustalicie godziny, ja się dostosuję. Naprawdę. No, najlepiej 8 na godzinę. Możemy pójść na rękę. No to niech będzie 10, może. 10. No to jeszcze trzeba przygotować. 10. Jakieś tam. A co ty będziesz? Dobrze, głosujemy. Podaję pod głosowanie, kto z państwa jest za zwołaniem sesji nadzwyczajnej. Piątej. O godzinie 10. Może zostawmy lub inną godzinę. Może to przewodniczący temu rady, niech przewodniczący rady zadecyduje. Podaję pod głosowanie. No już zadecydował, my zagłosujemy, nie ma. Nie, złożenie wniosku, zagłosujcie o złożenie wniosku sesji. Tak, no co sugestie daliśmy. W najbliższym terminie, możliwym terminie. W najbliższym możliwym terminie. Kto państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeszcze mogę. Proszę bardzo. Teraz, panie przewodniczący, ja nie mam sobie nic do zarzucenia jako członek LGD-u i jako członek komisji rewizyjnej. Ja mam nadzieję, dołożę wszelkich starań, że do tego czasu, do czasu sesji, zrobię wizytę w Urzędzie Marszałkowskim i będę bronić LGD-u w tej sprawie i o wszystko wypytam i wszystko, z czego się dowiem, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będą mi mogli odpowiedzieć, o wszystkim poinformuję na sesji nadzwyczajnej. Także to jest dobrze, to, ja dlatego nie to jest mogę powiedzieć, chyba państwo dobrze się orientujecie, że pani burmistrz ma duży wpływ na Urząd Marszałkowski. A ja? Wiecie chyba państwo bardzo dobrze i kto rządzi w Urzędzie Marszałkowskim. I dlaczego wyszła taka sytuacja? A kto rządzi? To rządzi? Też, cały Urząd Marszałkowski to prawie jest PSL. I dlatego widzicie tą sytuację, jaka jest. No, no przecież nie byłoby tej sytuacji zagrożenia 19 milionów, żeby kto inny rządził. No przecież to są teksty, które ja mówię, ale, tak, ale to są najbardziej prawdziwa sytuacja. Może przerwę? I przerwę potem. Proszę, panie. Szanowni państwo, ja chciałbym bardzo podziękować za to, że w takim trybie nadzwyczajnym przyjęliście tą naszą sprawę, tą skargę, że ją rozpatrzyliście też pozytywnie. Ja chciałbym pana przewodniczącego od razu z góry poprosić o to, żeby mi udzielił głosu na tej najbliższej sesji nadzwyczajnej. I chciałbym też poprosić pana przewodniczącego komisji rewizyjnej o to, żeby
przekazał mi kserokopię protokołu ja z dzisiejszej komisji dotyczącej właśnie sprawy skargi LGD Szlachetarskiej na burmistrza Sokółki. Ja ją wtedy niezwłocznie prześlę do Urzędu Marszałkowskiego, żeby to był już słyszalny głos w Urzędzie Marszałkowskim. Panie prezesie, jest pewien problem, bo aby udostępnić protokół komisji, to muszę najpierw komisja go zatwierdzić. Przyjęcie. Na następnym posiedzeniu komisji to będzie zatwierdzony. No taka jest procedura. Mhm. Jasne. Natomiast jeżeli nam się uda... Może pan ewentualnie... Może nam się uda przez obradanie sesji zrobić projekt, przegłosować i też dać z naszych obrad komisji w formie materiału dodatkowego na obrady sesji dla każdego radnego. Czy w takim razie pismo przewodniczącego komisji, które obrazowałoby jakby przebieg obrad, mógłbym otrzymać? Znaczy, bo to nie w danym punkcie pan przewodniczący może ewentualnie... Bo pismo tutaj... może być, prawda? Przecież tak, może potwierdzić, że skarga została przyjęta jako zasadna. No właśnie. Mam nadzieję, że Sokołka TV Telewizja dzisiejsze obrady, które nagrywa, udostępni dla pana i z obrad sesji też film zostanie udostępniony i czasami jest tak, że można do pisma jako płytkę dołączać do w sprawie.